Grzegorz, jesteśmy na mecie 77. Orlen Rajdu Polski. Dla Ciebie dobry i mniej dobry, jak go podsumujesz? No wiesz, jesteśmy na mecie, a to zawsze się liczy wynik, tylko jest, jeżeli się jest właśnie w tym miejscu i to jest klucz, ale no mieliśmy gdzieś z tyłu głowy, że nam dużo punktów na Litwie uciekło i nie za bardzo mogliśmy tu podjąć zbyt dużego ryzyka. Podjęliśmy złą decyzję na kwalifikacjach, wydawało nam się, że złapiemy się troszeczkę wyżej. Finalnie byliśmy za nisko i pozycja na drodze była słaba. No i to tak się wszystko poskładało. Gdzieś złapaliśmy kapcia, straciliśmy kolejne prawie pół minuty i to tak ucieka i grosz do grosza i nagle się okazuje, że nie jesteśmy w tym miejscu, co byśmy chcieli, a jeszcze oprócz tego, no nie byliśmy na tyle szybcy na przykład co Mikołaj, więc no pewnie takie było tutaj nasze miejsce w szeregu. Musimy teraz przestawić się z powrotem na asfaltę, myślenie i no i postarać się jechać szybciej, lepiej i dokładniej. Dwa dni bardzo wymagające w upiorze, w upale. No i ta dojazdówka do Warszawy, czyli tam przecięta tym odcinkiem specjalnym w Przestnyszu, ale jednak 300 km w rajdówce przy 30-31 stopniach, no to jest ciężki kawałek chleba. No dało w kość, ale powiem Wam szczerze, że po pierwsze ten odcinek po drodze był rewelacyjny. Przestnysz był bardzo szybki, dynamiczny. Okej, on się nie nadaje na dwa przejazdy, bo by był za miękki i byłby przy drugim przejeździe już Armagedon, ale jako pierwszy przejazd to naprawdę fantastyczna próba i tak naprawdę najbardziej mi się podobała ze wszystkich, jakie mieliśmy tutaj na rajdzie. Choć na początku wydawać się by mogło, że właśnie będzie taka najgorsza tak naprawdę. No i już jakby finalnie taka wisienka na torcie, ta karowa, no fantastycznie chłopaki to zrobili. Dużo takiego ślizgania się te nawroty. Nie jest szybko, ale jest widowiskowo dla ludzi. No szkoda tylko, że w tym roku nie było kibiców, ale była relacja w telewizji, także mam nadzieję, że przynajmniej to zrekompensowało, a naprawdę było co oglądać, bo wszyscy zawodnicy jednak cisnęli, a auta same się składały, także było dobrze. Dzisiaj taktyka była na tym ostatnim dniu, czy próbowałeś przycisnąć? Wiesz co, my cały czas jechaliśmy jakimś tam swoim tempem, które udało nam się gdzieś tam ustalić. Staraliśmy się jechać jak najszybciej, jak potrafimy, no mówię, nie podejmując znowuż, może inaczej, nie przekraczając ryzyka pewnego poziomu. A taktyka, no to taktyka była zawsze jest taka sama, no trzeba walczyć o zwycięstwo, no tutaj byliśmy za słabi, żeby wygrać. Co teraz? Może tarmak za tydzień? Nie, już jutro jedziemy do Węgier. I piątek, sobota jedziemy w fantastyczny rajd ze 140 czy 150 autami. Będziemy się ścigali też z Osbergiem, z Kopeckim i z wieloma węgierskimi kierowcami w ich czempionacie, także naprawdę będzie co robić. Ale RSMP dalej aktywne, czyli cały sezon przejedziesz. Taki jest plan.